Siemanko moi drodzy, witam was kochani serdecznie, 42 odcinek z levelowania konta Fishing Planet, ja jestem Yuken. W poprzednim odcinku moi drodzy robiliśmy zakupy na Anglię, na Weeping Willow, bo jak widzicie 50 level został już wbity, wiecie mniej więcej jak ustawiłem sprzęt, więc już ekwipunku nie pokazuję, nic nie zmieniałem od poprzedniego odcinka, a my po prostu idziemy na Anglię łapać karpie z tym sprzętem moi drodzy, który jak najbardziej kupiliśmy. Także lecimy na Anglię. Jesteśmy, myślę, że gotowi. Jak najbardziej jesteśmy gotowi, aby iść na Anglię, aby łapać karpie. No tutaj robimy wszystko od zera, nie mam żadnych markerów. Mamy pogodę deszczową, więc jedno, co już wam powiem, to na pewno to, że będziemy sobie zmieniali czas. No tutaj niestety przesuwanie czasu będzie troszkę konieczne. W deszczu łowić nie będziemy. No i mamy osiągnięcie, pięknie, no nie mamy jakiegoś wielkiego sprzętu, ale jest ok, tylko dwie osoby na Anglii, aż jestem w szoku. No i cóż moi drodzy, mamy chmurę, jaki jest drugi dzień, też jest niby deszcz, no to przesuwamy na noc. Tak średnio mi się chce w tą chmurę łowić pierwszy dzień, wolałbym na słońce. Moje wiecie, pierwsze podrygi tutaj. Tutaj mamy znowu chmurę, także no niestety, trudno, trochę kasy stracimy, dlatego dobrze było jej nie wydawać. I tu już mamy słoneczko. Słuchajcie, moja metoda złowienia, na słońce się jest na dwa sposoby. Albo totalnie od rana startujemy i to też oddaję. I zrobimy tak właśnie jak robiłem do tej pory. Uwierzcie mi, że ta metoda oddaje, tylko teraz czekajcie. Tutaj nie, tutaj mieliśmy przejść. No tak, nie mamy żadnych markerów, to wszystko robimy teraz po omacku, z pamięci. Sobie cały czas przypominam. Tak, to było gdzieś tutaj. No na ślepo będziemy rzucać. Słuchajcie, robimy zanętę i zastanawiam się. I myślę, że nie będę kombinował. Aha, tylko teraz tak. Cholera, nie pomyślałem o jednej rzeczy. Ajajajajaj. Właśnie. Wiedziałem, że coś zjebałem. Przepraszam. No cóż, czyli po jednym trzeba usunąć. Raz. Jestem szkodnik, no. Dwa. To zrobimy inaczej. Teraz przechodzimy do sklepu. Tak. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do sklepu. Teraz kupujemy Carp Rivala. Trochę przepłacamy. Teraz kupujemy Big River in Brimmer. Catfish Destroyera nie kupimy. A, i nie jest dostępna ta zanęta, którą chciałem kupić. To też niedobrze. To też, moi drodzy, bardzo niedobrze. Bardzo źle. Bo w tym momencie troszeczkę ta zanęta będzie wyglądała inaczej. A co za tym idzie, nie wiem, czy będą takie same efekty. Mówimy o tym, że na delcie stosowałem pewną zanętę. Na razie dajmy to całe, żeby nam nie zostało. Jeżeli da się tylko całe wpieprzyć, to to zrobię. Nie da się. Ale zobaczmy, czy tego... Kurczę. Aha. Czyli coś muszę jeszcze wywalić z ekwipunku. Szkoda mi, kurczę. No dobra, jedną olicę KPA wyrzucimy. No to zrobić. Tak to jest na początku, słuchajcie. To myślę, że każdemu z nas się zdarza. Jeżeli no na początku mamy ograniczone miejsce z tych wszystkich rzeczy, no nic nie zrobimy. Tego też będzie 500 gram. Tylko tak jak mówię, ta zanęta będzie w tej chwili zupełnie inaczej wyglądała, moi drodzy. I tu jest jakby no podstawowy problem z tym. Nie będzie tyle oczywiście, ile jest, ja to zaraz dopasuję. I teraz tak. CSL-a 60 gram. Ta zanęta będzie się kompletnie, słuchajcie, różniła od tej, którą robiłem w delcie, bo dochodzi CSL i zmienia się jeden ze składników bazowych. Więc jeżeli ona nie będzie oddawała, no to będziemy już wiedzieli. 230 oczywiście miało być. Mogłem to w innym tym zrobić. Ejejej, szkoda. Najchętniej bym całość, wiecie co, najchętniej bym dodał całość, bo byłoby po problemie, nie zostawał, bo ja nie lubię, jak mi zostają jakieś tam szczępki, nie? Natomiast tak jak widzicie, no nie da się całości wykorzystać, no. Trzeba tak zrobić. Na delcie jeszcze spoko. Dobra, 230, 230, tego po 60 mówię. Ten CSL jest dodany, a wtedy go nie było. No i wtedy nie było tego Catfish Destroyera, był ten drugi
zapomniałem teraz, jak się nazywa, nieważne zresztą. No cóż, no cóż, moi drodzy, no nie mamy wyjścia, trzeba zamieszać i trzeba spróbować, no wiecie. No wiecie, no początki bywają trudne, prawda? Pod siódemką chyba ustawiłem rakietę, tak, teraz będę pamiętał. Cyk, cyk. Zbyt ciężkie na tą wędkę. Teraz zbyt ciężkie, a przed chwilą były zbyt lekkie. A te do dupy z tą wędką. 240 gram, a to ma ile gram jedno? Dobra, tam z wędką, będziemy się wędką przejmować i nową kupi. Słuchajcie, ustawiam sobie już podpórkę. Cyk, na pomościku. Chociaż powiem wam szczerze, że mi się lepiej łowiło nie z pomostu, tylko tam z dołu. Tradycyjną metodą rzucę parę razy. Jak widzicie, rzucam na ślepo, bo nie stawiałem sobie markerów. Przecież nie będę sobie z poprzedniego konta, słuchajcie, markerów przesyłał. Dlatego to jest najlepszy dowód, jakby ciągle marker. Moi drodzy, no czasem na oko można rzucać. Marker wam nic nie daje. Także rzucimy tam te 400 gram. Wiem, że przepis nazywa się Karpie Delta, ale to już nie jest przepis z Delty, niestety. Jakby ktoś się pytał, czemu łowię, gdzie jest niski wykres brań od 5 rano, to uwierzcie, że zawsze mi to się sprawdzało. Czy teraz się sprawdzi, no to nie sprawdzi, no to zmienimy ten czas, no Boże Święty. Moi drodzy, wiem, że mi się to sprawdzało. Dobra, jeszcze raz sobie rzucimy. Ładnie to teraz szybciej idzie, bo jest większa rakieta zamętowa. A wędkę się będzie naprawiało. Daleko nie rzucamy. Dobra, tak plus minus rzuciłem. Okej, to teraz tak. Na wszelki wypadek, moi drodzy, bo ja nie wiem, nie wiecie, wolę, tak jestem taki trochę ostrożny, więc na wszelki wypadek, jakby coś miało mocno, za mocno uderzyć, to wolę, moi drodzy, sobie ten hamulec o jedno skreślić, znaczy skręcić, bo to różnie może być. Trzy wędki do wody pójdą, w międzyczasie będę sobie rzucał, tutaj jakaś tam kukurydza, jeszcze mamy wędkę karpiową, która jest paradoksalnie mocniejsza od tych gruntowych. Dobra, mamy... Oj, tu nie... Dobra, tam w jednej mogłem kołowrotka nie skręcić. Okay. Najwyżej się to tragedią skończy, moi drodzy. I sobie teraz porzucam w międzyczasie akurat. Wiadomo, że z markerem jest łatwiej, no ale wiecie, no to... Uczymy się, tak? W sensie, no musimy najpierw rybę złowić, żeby był marker. No, na tym według mnie to powinno polegać. Dobra, ja czasów myślę, że nęcenia to tutaj wam przewinę, no bo to nie jest nic na tyle istotnego, co bym tutaj chciał powiedzieć. Pokazuję wam miejscówkę, zaraz zobaczycie, pierwsze markery na pewno tutaj się pojawią, jak coś fajnego złowię. Zakładam, ponieważ to jest nowe konto, więc każda ryba jest na nowo rekordem. Więc jeśli złowię pierwszego fajnego unikata, takiego 20+, to chociaż postawię marker, żeby wiecie, łatwiej mi było nęcić. No ale docelowo wiadomo, że będę rekordowe ryby jednak na markera dawał. Tak na razie widzicie, zaczynam w ten sposób, wszedłem, nie mam markera, rzucam na oko, złowię coś fajnego, to po prostu postawię marker, wtedy będzie oczywiście, że łatwiej nęcić. Nie mówię, że nie. Na razie tak sobie na oko rzucam. Także widzimy się, jak coś będzie brało i zobaczymy, co tu się zadzieje. Zaczęło, moi drodzy, dzwonić pierwsza rybka dla widza. Co to będzie za ryba, jak myślicie? Aj, aż mi się za daleko rzuciło tą zanętą. Jeszcze zobaczcie, nie skończyłem nęcić, już mamy branie, dlatego tak warto to robić. Oj, aż się czerwono zrobiło, dobrze, że się nie zrywa. Ale jednak skręcimy trochę ten kołowrotek. Moi drodzy, na słodką kukurydzę. Pierwsza ryba, no... Pierwszy karp, no myślę, że może mieć około 20 kilo, skoro tak się czerwono zrobiło. Pierdółka to nie powinna być. Może medal pierwszy będzie? Medal. Nie jest źle. Karp albinos. Ile doświadczenia? 2000 doświadczenia. Ile kasy? Ja to oczywiście porównuję, słuchajcie, w tej chwili z tym, do czego mieliśmy, wiecie, porównanie. Czyli znowu porównuję teraz z Deltą, bądź oczywiście z Michigan, tak? Także w tej chwili to, wiecie, no porównanie jest ogromne. Ja nawet powiem wam szczerze teraz, jak możecie się śmiać, ale zapomniałem, jak te karpie oddawały na Delcie. No bo wiecie, jak założyłem nowe konto, przechodziłem te dane łowiska, no to jakby na bieżąco widzę, jak
ile jest doświadczenia, ile jest expa, ile jest kasy za daną rybę, tak? I jakby wiecie, no już przez te 10 leveli w kółko delta na zmianę z Michigan, no to gdzieś mi się tam powiedzmy zakodowało, ile średnio za taką rybę się dostaje, a tutaj nagle widzę piękne wyniki. W dodatku na zielono, no chociaż nie był to duży karp, więc wolę nie myśleć, co by było, jakbym ten 15 taki, nie? Gdzie na delcie 15 łatwo szły. Druga rybka dla widza też będzie, czy nie? Na razie te dzwoneczki sobie zostawiłem na wędkach. One mi trochę to ułatwiają. No i cóż, moi drodzy, wędka nęcąca się skończyła. A więc spróbujmy na cytrusowe kulki. Ale czemu mam jedną tylko? No dobra, nieważne. A, bo tonąca może. No dobra, no to niech to będzie jedna tonąca. Tu bardziej na lewo rzucimy. Wędka karpiowa jest dosyć mocna. Dalej trochę ją rzucimy na 15 metrów. Nawet luzu jeszcze trochę damy. I zobaczymy. I zobaczymy, moi drodzy, co się tu zadzieje takiego fajnego. W ogóle ile czasu nam zajmie zapełnienie siatki. I to jest dla mnie taki dylemat. No oczywiście będę pewnie stosował tą metodę, że zwykłe karpie będą wypuszczane z siatki na koszt medalowych i unikatowych. No bo powiem szczerze, że no przy 300-kilogramowej siatce my tu nie mamy, moi drodzy, zbyt dużego pola manewru i musimy po prostu oszczędzać to miejsce w siatce. Pamiętam te miejscówki, w których łowiłem, tylko powiem wam szczerze, ale to jest moje wyzwanie. Bo widzicie, przecież słuchajcie, moi drodzy, halo. Ja mógłbym wejść na poprzednie konto, bo przecież nadal mam to drugie konto, gdzie mam te markery i mógłbym siebie zaprosić do znajomych i wysłać sobie te markery. Przecież wiecie, że to nie byłby żaden problem. Ale skoro robię tu wszystko od nowa, oczyma ludzi, którzy zaczynają, no to uważam, że teraz też nie będę pisał na łowisku, dajcie markery na karpie, tylko jeśli ja już postawię te markery, to będą one moje w 100% i ja się z wami podzielę nimi, tak? I według mnie, wiecie, no ja te miejscówki pamiętam, moją rolą jest jakby sobie przypomnieć te miejscówki. Wiecie, to jest moje zadanie w tej chwili, żebym sobie te miejscówki po prostu poprzypominał. Znaczy miejscówki pamiętam, bardziej nie o miejscówkach mowa, a o raczej o, wiecie, o dokładnej lokalizacji, gdzie rzucać. Coś nam tutaj łatwego wyszło. Pierwszy unikat, moi drodzy, pierwszy unikat. I ja już teraz nie wiem, którą wędkę obsługiwać, czy trójkę, czy dwójkę. Pierwszy unikat mamy złowiony, ale niestety, jak widzicie, markera nie postawimy. Właśnie, o, to jakiś maluszek, ale wyciągamy. Na razie wszystko do siatki jak leci, słuchajcie. Na razie się nie szczypiemy, wszystko do siatki. Później będziemy, słuchajcie, z siatki wypuszczali. O, tu będzie coś większego na karpiowej. Karpiowa jest w sumie najmocniejszą wędką z tych wszystkich. O, tu będzie jakiś grubszy unikat. Czyżby pierwszy koło 30 kilo? O, moi drodzy, no to jakby to już stało się zadość tradycji dla widza. Unikat dla widza. Zastanawiam się, czy mogę kołowrotek trochę bardziej podkręcić, bo niby żyłka jest mniejsza, przypon nie powinien pójść, ale trochę się boję i nie chciałbym na tym unikacie ryzykować. Wolę to na mniejszej rybie sprawdzić. Pierwszy unikat konkretny, czyli już drugi unikat. Zobaczcie, mamy chwilę po nęceniu, ledwo skończyłem nęcić, już dwa unikaty. Także ja taką metodę zawsze robię, podnęcę dosłownie 4 rzuty zrobię, czy 5. Następnie, słuchajcie, rzucam wędki, no i nęcę. Czyli ta zanęta w miarę daje. W miarę daje, po małych zmiankach jest ok, no tylko muszę oczywiście większy plecak kupić, żeby więcej tej zanęty się w nim mieściło, bo to jest jedyny minus. Niestety póki co. No, powiem wam, że to coś już tutaj jest. W sumie taka pierwsza konkretna ryba na tej wędce, bo mieliśmy ją na delcie, ja w zasadzie na nią nie łowiłem większych ryb, no bo mieliśmy tylko haczyki karpiowe 4-0. Tutaj dziesiątki kupiliśmy haczyki. I widzicie, no będzie pierwsza konkretna ryba, no możecie obstawiać w komentarzach. Kto ogląda do tego momentu, możecie napisać komentarz, obstawiam i napiszcie, ile kilo ten karp będzie mieć. Zapraszam was po prostu do takiej zabawy. Ile ten unikat może mieć. Tu wam pokażę, co często też robię, no bo i tak jakby no stanie i modlenie się na tym pomoście przy tej wędce jednej, z którą i tak nic nie zrobię, nic nie da, no to pomożemy temu karpikowi trochę szybciej do siatki wskoczyć. Skrócimy dystans, chociaż on i tak nam odjedzie i tak, ale
Ale możecie obstawiać. Jeszcze macie chwilę, zaraz się przekonacie, zobaczymy, czy. To nie ma edytowania komentarzy, że zobaczycie później. To jest zabawa, moi drodzy. Także jak oglądacie mnie, to wiecie, obstawiajcie poważnie. To jest zabawa, jak nie zgadniecie, przecież nic nie stanie. Dzisiaj to jest taka interakcja między... W tym odcinku jest taka totalna interakcja między nami. Tutaj pierwsze zgadywanie wasze. Jeszcze może też coś wymyślę, także dzisiaj parę tych komentarzy będzie właśnie. Możecie napisać drugi, czy on mi ucieknie. Nie, no żartuję. Tego nie piszcie. Wiadomo, że go wyciągnę, przecież wiecie, karpie umiem łowić na delcie już. Chociaż faktycznie, że każdą, ja wam powiem szczerze, jest trochę różnica. Jak łowiłem te szczupaki, one zupełnie inaczej się, wiecie, zachowują niż na przykład karp. I faktycznie jest różnica. Wręcz bym był gotów powiedzieć, że szczupaki się łatwiej łowi od karpia. Ale tu będzie coś naprawdę, no myślę, że około 30 kilo może być, bo... Mowentka jest 25 kilo. Wędka jest na 25 kilo, ale zaraz się dowiemy, czy dobrze obstawiliście. Ile kto z was obstawiał? Zaraz się przekonamy. Ja obstawiam, że 30 będzie. To tak jak mówiłem, 30 będzie, patrząc po tym, ile... Znaczy, na pewno wyświetli się rekord osobisty, no bo wiadomo, to jest nowe konto, więc będzie rekord osobisty. To jest oczywiste, ale obstawiam 32 max. Między 30 a 32 kilo. Jestem nagi bodajże, jak dobrze widzę, to jestem nagus. Nagusy to są te największe, które tu są chyba, nie? Lustrzenie chyba nie są tak duże jak nagusy. Chyba nagusy są tutaj największe. Już zapomniałem, słuchajcie, dawno tu karpi nie łowiłem, więc... O, jeszcze odjeżdża, jeszcze walczy. No, moi drodzy. Nie, no tak obstawiam, że jak wędka jest na 25 kilo, on tak walczy, no to tak mówię, 30... Między 30 a 32 kilo. Ten karp może mieć. Raczej więcej nie będzie mieć. Tak, 32 kilo. Zdziwiłbym się, gdyby miał więcej. W ogóle to by mi chyba kopara opadła, gdyby od razu 40 pierw. Drugi unikat, jaki by wszedł, już by była 40. Mówię to dlatego, że moi drodzy, ostatnio bardzo ciężko się tutaj na Weeping Willow łowiło te 40. Coś tutaj popsuli po aktualizacji. Rzadko kiedy ktoś łowił 40. Ja sam też na zanęcie ledwo co. Jeszcze na porządnym sprzęcie i porządnych haczykach. Wtedy 16-0 chyba tych największych. Mówię oczywiście cały czas o drugim koncie, tak? No bo mam drugie konto. Na którym oczywiście odkąd levelujemy, to konto, na które nie wchodzę. Ja po prostu tutaj się skupiam na tym koncie, na levelowaniu, na postępach, ale... Oj, moi drodzy, jestem też ciekaw, ile kasy będzie za takiego unikata. Mówię, około 30 kilo będzie mieć na pewno. Ile będzie kasy i ile będzie expa? My już go trochę łowimy, widzowie, moi drodzy, już z 5 minut jak nic. O, będziemy go mieli. No to zaraz się okaże, ile on ma. No. O kurde. Ja pierdzielę. 6000 doświadczenia. 7000 kasy. 40. Pod słońce go dajmy jakoś tutaj. Nad wodą. Nie, no, no moi drodzy, 40 kilo. Jak ja to zrobiłem? To nie, no to trzeba markera postawić, słuchajcie. Pierwsze przyjście, słuchajcie. Niby się mówi, że głupi ma zawsze szczęście, nie? Pierwsze przyjście, słuchajcie, na Weeping Willow i już takie coś. No nie wierzę, słuchajcie. Dobra, rzucamy wędki na nowo. No ja po prostu w to nie wierzę. I co wy na to? No dobra, to teraz napiszcie w komentarzach, na ile go obstawialiście kilo. Ile obstawialiście, że ten karp może mieć kilo? Ciekaw jestem, kto zgadł. A osoba, która zgadła oczywiście, to... No nie, no wiecie, to tak to może sobie ktoś film przesunąć, wrócić i napisać komentarz później. Tego się w sumie nie da sprawdzić, więc to tak jakby bez sensu taka zabawa. Jak ktoś będzie chciał oszukać, to oszuka. Ale liczę na waszą uczciwość w zabawie. No to jest tylko zabawa, słuchajcie, tu się nie ma co spinać. Nie ma żadnej nagrody do wygrania, więc na zasadzie zabawy. No i cóż, moi drodzy, tu mamy jeszcze coś, rzucimy. Cytrusowe kulki, niech będą pływające. Tamte były tonące. Aha, bo te tonące były wcześniej dostępne, okej. No to co, to rzucimy sobie gdzieś tam.
Ciekawe, czy jeszcze nam tutaj coś weźmie. No już myślę, że nie będę wam, słuchajcie, teraz pokazywał, jak siedzę i łowię jakieś tam medale, bo w nieskończoność tych unikatów tutaj nie wyłowię, ale po prostu pokażę wam, że za chwilę zmieniam miejscówkę i myślę, że zabiorę was na drugą miejscówkę, na której również tą zanętę sobie przetestujemy. I będziemy na drugiej miejscówce, moi drodzy. No zastanowię się, której. Także w spokoju się zastanowię, a wy sobie po prostu za chwilkę zobaczycie, jak u mnie gdzieś minie godzina czasu gry. Tej zanęty nie chcę, słuchajcie, zmarnować. Z godzinkę czasu gry siedzę i za chwilę zobaczymy, gdzie się przeniesiemy i co będziemy dalej robić. Także za chwilkę się widzimy. No tak w sumie się widzimy, bo chciałem wam koncert pokazać, jak mi wszystkie wędki głupieją dookoła. Więc chyba idzie znowu coś fajnego, bo nie umiem się zdecydować w tym momencie, czy brać karpiówkę, czy tą kukurydzę, bo na kukurydzę też fajne siadają. Nie umiem się zdecydować, który jak idzie. Zobaczcie, co tu się za koncert dzieje. Dobrze, że macie te dźwięki wyciszone. No nic. To jest urok Weeping Willow właśnie, moi drodzy. To jest urok tego łowiska. Nie wiem, zaryzykowałem, słuchajcie, na kukurydzę, także też zobaczycie, czy ten ryzyko było opłacalne. Obawiam się, że mógł tutaj medal po prostu się zaczepić, ale może jeszcze coś mi się uda wyciągnąć. Chyba nie będzie to na szczęście medal, ale no unikat. No nie ma tragedii, nie będziemy już teraz sprawdzali doświadczenia, bo tu jeszcze mamy jedno branie. Ale tu już jest jakieś pizderytko małe chyba. Dobra. No widzicie, takie koncerty, takie są uroki po prostu. Weeping Willow, tak się wyciąga tu karpie. Teraz medal, ale też bardzo ładnie, także zobaczymy, jak będę zarobiony po... Jeszcze jedno branie? Serio? Zobaczymy, moi drodzy, zaraz, jak będę zarobiony po pierwszej siatce. To chciałbym wam na podsumowanie pokazać, bo może się okazać, że tutaj... może się okazać, że... Znaczy nie, no myślę, że do 180 kilo maksymalnie tutaj złowimy i więcej nie. Myślę, że maksymalnie do 180 kilo. Raczej więcej, słuchajcie, nie złowimy na jednym spocie. Bo tym bardziej, że kilka unikatów wjechało, więc raczej wątpię. Ale jeszcze jeden spot zaliczymy i siata będzie pełna. Także no, teraz dzwonienia już wam nie będę pokazywał, tylko po prostu podsumowanie tego spota, co mi się to udało złowić. I porównacie sobie z czasem gry 621. Myślę, że do góra 7 z małym hakiem tu posiedzę, zmieniam miejscówkę. No i dobra, moi drodzy, no tak mamy siódmą, prawie dochodzi siódma, 6:44, przestało brać. Ja się przenoszę na drugą miejscówkę, która mi zazwyczaj oddawała rano, no bo widzicie, różne miejscówki oddają o różnej porze. Tak zazwyczaj miałem, tylko muszę, tak, to był ten drugi pomost. I różne miejscówki o różnej porze mi oddają. Nie wiem, czy to teraz na tym koncie będzie tak samo, jak było na poprzednim, ale no tak sobie... zauważyłem. Tutaj będziemy o wiele bliżej rzucali, oczywiście jak zwykle nęcimy. Można spróbować i bez nęcenia na początku w sumie, dlaczego by nie. A później donęcimy najwyżej. Tutaj się bardzo blisko rzucało. I też dlatego wolę czasem łowić, słuchajcie, te karpie nie z pomostu, tylko tam z brzegu. Czasem mi się po prostu lepiej rzuca. Ja nie lubię tak blisko rzucać. Sobie rzucę tutaj, wiecie, plus minus, wędkę karpiową rzucę dalej. Na razie spróbuję chwilę bez nęcenia, jak tam, nie wiem, przez chwilę się nic nie będzie działo, no to zrobimy nęcenie. Ta miejscówka jest taka chwiejna, ona raz oddaje, raz nie, także to też musicie się z tym liczyć, ale mówię, to nie ma reguły, no bo po aktualizacji się bardzo dużo pozmieniało i tak jak mówiłem wam, że zanęty często nie działają, które działały wcześniej. Fajnie, że ta zanęta, którą no, testowałem w miarę oddała. No nie można mówić, że nie, no bo siadła 40, to oddała. Także ja to sobie chwilkę posiedzę, no tutaj nie mam więcej nic do dodania, jeszcze markerka nie mam, żeby się z wami podzielić, ale to w następnych odcinkach, jak coś, to śmiało będę się z wami dzielić i postępami, i markerami, i na pewno im większa siatka, tym będzie łatwiej te karpie łowić, no bo te 300 kilo to słuchajcie, przypuszczam, że jakbym się uparł na jednej miejscówce z nęceniem, to już mam siatkę. Tutaj troszkę dołowię, myślę, na pewno kilka medali może wpaść, czy z wyklaczków. No i przypuszczam, że pójdę na trzeci spot za nęce i jest koniec siatki, nie? Tak mi się wydaje. Takie mam tutaj
przeczucia, że to tak może być, niestety. Więc i tak dobrze, że kupiliśmy tą siatkę 300. No, jak widzieliście, kasy na nic specjalnie nie wydawałem, na sprzęt też nie. I myślę tak teraz, już mogę, myślę, takie podsumowanie zrobić, tak wstępne. Wiadomo, że na mocniejszych wędkach byłoby łatwiej, ale myślę, że na razie te wędki dają radę. Mamy haczyki 10-0, chociaż i tak 40 padła, więc jak widzicie, to nie ma reguły. To nie ma reguły kompletnie żadnej, ale troszkę tam się z nią pobawiłem, ale na razie myślę, że przez dwa levele, dopóki da radę, dopóki te wędki po prostu zużyję na maksa, tak? Nie będę ich naprawiać, to myślę, że na tych wędkach spokojnie będę się bawić. Później może coś tam ulepszymy minimalnie. Lepszy sprzęt się kupi. Na razie to nie wydaje mi się, żeby było potrzebne. Spokojnie tak. Daję to radę. I myślę, że jest git. Także to tak na razie tyle. No i pewnie widzimy się na podsumowaniu albo na jakimś jeszcze jednym spocie. No chyba, że tutaj nagle jakbym donęcił, coś by się zaczęło dziać. No co chcę zrobić, wiecie. Po prostu chcę chwilę posiedzieć. Nie będzie się nic działo, chcę spróbować zanęcić. Jeżeli zacznie się coś dziać konkretnego, będzie się konkretnie działo, to wam pokażę, czy podsumuję, ile złowiłem. Możecie sobie sprawdzić. Przychodząc tutaj, miałem w siatce 120 kg, tam 256 gram. Więc jak będę ten spot kończył, podsumowanie zrobimy. Będzie widać, ile kilogramów w siatce będzie. Także to na razie tyle. Za chwilkę się widzimy.
No i moi drodzy, zanęciłem i mamy ciszej. Podzielę się z wami swoim przemyśleniem. Napiszcie w komentarzach, czy zauważyliście podobną rzecz. O tym w sumie nikt nie mówi, a jest takie moje przemyślenie. Zauważyłem podobną rzecz na Saint Croixie. Bo zobaczcie, łowiliśmy tam, czyli za tą skałą, tak? Czyli na zupełnie innym stawie. Łowimy na innym stawie, na innym spocie, mimo nęcenia, mimo wzrastającego wykresu brań, jest cisza. Moim zdaniem, ja mam na to teorię, ona jest jeszcze nie poparta niczym. Zobaczcie. Według mnie te dwa stawy są zaliczane jako jeden spot, bo respicie się w tym samym miejscu. Możecie iść albo w lewo, albo w prawo. Podobnie było przecież na Saint Croixie. Jeśli już unikat dobry padał na danym spocie, na którym się respiliśmy, nawet jeżeli kawałeczek dalej przeszliśmy i rzucaliśmy w inną stronę, w inne markery, to już też te unikaty przez dany czas nie padały. Tak mi się wydaje, więc myślę, że pójdziemy pod wierzbę, tu już nie ma co siedzieć, bo nic się nie spodziewam. A propos wierzby, moi drodzy, bo większość z was, jak chce iść pod wierzbę, to po prostu klikacie, jeśli dobrze pamiętam, tutaj i idziecie pod wierzbę. A słuchajcie, pójście pod wierzbę jest prostsze. Wierzba jest naprzeciwko was. I tutaj jest ten pomościk, przechodzicie przez ten pomościk i jesteście na wierzbie, pod wierzbą. Jest to o wiele szybciej, niż tamten cały hektar mielibyście do wierzby maszerować. Tu macie wierzbę. I stąd się zwiniemy i pójdziemy pod wierzbę. Tylko pewnie przesunę trochę czas, bo pod wierzbą najlepiej karpie biorą koło południa, tak przynajmniej od 11. Więc miejscówkę pod wierzbą obadamy. Ja tu może jeszcze tak sobie pół godziny czasu gry, czy tam do tej 9 maksymalnie poczekam, bo było przecież nęcone, więc coś musi się zadziać. Nawet jeśli nie będzie jakiś, no nie wiem, rekord, to cokolwiek tutaj nam wziąć powinno. A pamiętajcie, że zawsze z tej siatki można wypuścić. Jakiś amur nam wziął, pewnie medal. Amura jeszcze dzisiaj na tym levelowaniu konta nie złowiliśmy, także to jest nasz pierwszy amur. Amur, proszę bardzo, medalowy. No, całkiem fajna kasa, całkiem fajny exp, więc... Znaczy, oczywiście porównując... Nie wiem, za co ta nagroda, nawet karpiowe coś tam. Nawet nie czytałem, nie mam czasu, rzućmy sobie troszkę dalej. Ale tak mi się, mówię, wydaje, tak jest moje przemyślenie, że jest to troszeczkę traktowane jako jeden spot. Jakieś tam brania są, bo złowiłem już to chyba drugi medal, jakiegoś zwyklaka, no ale nie ma jakichś tam brań, jeśli chodzi o unikaty. Także takie jest moje, moi drodzy, zdanie. Ja tu mówię, posiedzę do 9 i się przenosimy pod wierzbę. Pod wierzbą przesunę czas na około 11 w południe. I tam zobaczymy, co się będzie działo. No i oczywiście podsumujemy, już nie ma, myślę, co dłużej tego pierwszego odcinka Skarpi tutaj przedłużać. Pokażę wam siatkę, pokażę wam całe podsumowanie dnia i w następnym odcinku już na pewno będziemy dalej działali to coraz to bardziej prężnie i coraz bardziej konkretnie, bo to było takie pierwsze przetarcie szlaków
na karpiach i myślę, że całkiem fajne, gdzie wpadła nam 40. Także jestem bardzo zadowolony. Rzucę sobie jeszcze wędkę na typowo karpia. Rzucę ją akurat tu bliżej. Bo gdzieś wtedy te markerki tu miałem, pamiętam, jeden obok drugiego, dosyć blisko siebie były. Nawet bliżej, tak na 10 metrów były. Także zaraz zobaczymy. A my się widzimy pod wierzbą i na podsumowaniu. Oczywiście pod wierzbą, jeżeli już coś wielkiego będzie brało, to wtedy wam na pewno to pokażę. Niekoniecznie pod wierzbą, bo chyba nam albinosik biały wziął, który takie drifty robi, że nie macie pojęcia. I troszkę zaczął odjeżdżać. Wziął oczywiście zaraz po wrzuceniu wędki karpiowej, po zatrzymaniu nagrania. Jak słyszycie, cała reszta wędek też zaczyna już głupieć, także my mu to tutaj czasem ten kołowrotek skręcamy, troszkę czasem poluzujemy, ale jak widzicie, to nic nie zmienia. On idzie w swoją stronę, jest widocznie, no około 30 kilo musi mieć, skoro nam tak odjeżdża, więc dlatego wam pokazuję. Także zapełnienie tej siatki tak na luzie totalnym, jakby zrobiłem to bez jakiejś tam presji czasowej. Piękny albinosik, aż go widać we wodzie, jak się mieni ta jego biel. Ale nie chce się słuchać, nie chce się, no wiem, że przegapiłem granie, branie, moi drodzy, doskonale wiem. Ja już wam powiem szczerze, że już mi trochę głowa dzisiaj pulsuje od tego Fishing Planet, bo to jest już dość późno i to jest już piąty odcinek, który nagrywam dzisiaj. Naprawdę trochę czasu dzisiaj na to poświęciłem. Też na łowisku, zresztą widzieliście mnie, jak byłem na Michigan, także widzieliście, co tam wyciągałem, także już mi dzisiaj głowa pulsuje, także chcę po prostu tą siatkę zapełnić i na dzisiaj skończyć odcinek i dać sobie trochę takiego spokoju z tym Fishing Planet, bo te ryby to chyba będą mi się śnić. To jest dosyć późno w nocy, kiedy wam to, moi drodzy, nagrywam. Ale myślę, że pójdzie to całkiem fajnie. Jakie on tu drifty robi dziwne. Znów możecie obstawiać, moi drodzy, albinos. Piszcie w komentarzu albinos i ile według was on może mieć. Ja znowu obstawiam albinos. 30 do góra, 32 kilo albinosy. Rekordowe tutaj chyba 36 mają, czy nie wiem ile. Także wątpię, że jeżeli on o 30 to będzie miał, raczej 32 nie, raczej koło 30. 29-30 bym mu dawał. Może nam się uda jeszcze jednego tam wyciągnąć unikata. O, idzie, dobra, ile lecimy do wędki. Tylko szybko wagę zobaczymy. 30 kilo, no czyli akurat zgadłem. Akurat mam rentgen w oczach, widzicie. Idealnie zgadłem. Szybciutko wyciągamy jeszcze jednego. Ten sam się tutaj garnie do nas, ale to jest jakiś malutki pizderydek. Oj, amurek zwykły. Amur biały, zwykły, bez nawet medala. No, niestety. Wędki nam się poprzestawiały. No, także myślę, że całkiem sympatycznie. Już niestety przez tego amura nie postawiliśmy markera na albinosa. A szkoda, nie wiem jak to działa z markerami, jeśli się wypuszcza rybę, ale ona chyba nadal jest liczona jako złowiona, ale trzeba by to sprawdzić, bo jestem ciekaw, jakbym tego amura wypuścił, czy mógłbym postawić marker na albinosa. To taka ciekawostka. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że złowiona ryba, no to nawet jak ją wypuszczamy, no to liczy się jako złowiona, no to jest tak jakby oczywiste, ale może Fishing Planet jest zupełnie inaczej i odwrotnie. Dobra, no to tyle z tej miejscówki. Za chwilę gdzieś tak koło 20 minut czasu gry przenoszę się pod wierzbę i przesuwam czas, a już spod wierzby pokażę wam, jak naprawdę by było jakieś konkretne branie i odpowiem na to pytanie z tym markerem, bo postaram się go przetestować. Zresztą, aha, bo zatrzymaliśmy tego amura. Ale to możemy przetestować w bardzo prosty sposób, łowiąc kolejną rybę, którą wypuścimy, jeśli nie będzie jakaś fajna, duża. No i wtedy postawić marker na miejsce ostatnio złowionej ryby i zobaczyć, czy postawi nam marker na tą, którą złowiliśmy teraz, czy na tego amura, którego złowiliśmy poprzednio. Bo jeśli tak, to macie na to sposób. Jak łowicie fajnego unikata i macie kilka brania, kolejna ryba nie jest zbyt duża, to może byłoby sposobem wypuszczenia jej. Ale za chwilę wam to potwierdzę, bo nie wiem, czy to tak może działać, czy też nie. Nigdy tego nie sprawdzałem. Teraz mi taki pomysł wpadł do głowy, żeby to po prostu przetestować i zobaczyć, przekonać się. Także za chwilkę się widzimy z informacją odnośnie markera. No i dobra, moi drodzy, tak jak mówiłem, wędki złożone, idziemy pod wierzbę, czyli idziemy tam, a idziemy tędy, zobaczcie. Nie musicie inaczej się respić, przechodzicie sobie tylko przez pomost i jesteście pod wierzbą. Nie musicie tego całego szmatu drogi tutaj pokonywać. Według mnie jest to wiele szybsze dotarcie na miejsce, w które chcecie się dostać.
jesteśmy pod wierzbą, moi drodzy. To jest ta wierzba, pod którą byśmy przechodzili, a to jest ta, która nas interesuje. Cyk, 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 jesteśmy pod wierzbą. Ustawię godzinę na 11 w południe, czyli tak na szczyt. Zanęcę, tylko tutaj od razu wam powiem, moi drodzy, albo dobra, zaryzykujemy, będę na oko robił. Skoro robię na oko, to wszystko z pamięci. Bo tutaj była takie pewne miejsce, gdzie jest takie wgłębienie i tam miałem markery i było łatwiej mi nęcić, ale dobra. Jak robimy, słuchajcie, wszystko... to wszystko robimy. Czemu tu nie można nagle postawić podpórki na wędki? Co tu się stanęło? Tak daleko. A, czyli zrobili aktualizację gry, zobaczcie. Widzicie? Zrobili aktualizację, żeby ludzie tak blisko nie stawali z podpórkami. Według mnie dobrze. Według mnie dobrze. Brawo, Fishing Planet. To mi się podoba. Ja i tak rzucałem z tej pozycji, było mi wygodniej, także spoko. I zaraz oczywiście zrobię test z tym markerem, czy da się postawić na rybę, jeśli się wypuści poprzednio złowioną z siatki. Także zaraz to sprawdzę, zanęcę i za chwileczkę wam dam znać. Oczywiście muszę czas szybko przesunąć, moi drodzy, także widzimy się za chwilę. No a propos, moi drodzy, markerów, to już mam, spieszę z informacją, bo złowiłem właśnie takie główienko. Niestety postawiło mi marker z tym główienkiem, mimo że go wypuściłem. Także a propos markerów, no niestety złowiona ryba to jest złowiona ryba, a nie wypuszczona. No ale to wiecie, chciałem to sprawdzić, przetestować, bo czasem może by się okazało, że tak można, że tak się da. Ale jak widzicie, no nie da się. Niestety się nie da. Czyli jak łowicie duże unikaty, to musicie i chcecie markery z tego stawiać, no to chyba czasem trzeba zrezygnować z łowienia innej ryby, aczkolwiek sami wiecie, jak to wygląda w praktyce, że człowiek się zawsze zapędzi i do tej wędki biegnie, a nie patrzy na jakieś markery. Ja tu nęcę, to już wam nie będę pokazywał. Łowienie to wam pokażę, jakby naprawdę coś grubego było i mi mocno odjechało. Byście mogli to zobaczyć. No i widzimy się na podsumowaniu totalnym siatki dnia. Zobaczymy, ile expa, ile doświadczenia, ile właśnie kasy z tej 300-kilogramowej siatki. Zobaczymy wszystko już za chwilkę, moi drodzy, będziecie to widzieli. No chyba, że naprawdę coś mocno weźmie, to też to zobaczycie. No nie zdążyłem, kochani, aż nagrania włączyć, tyle się dzieje. No nie jestem w stanie dokończyć, nęcić. Jeszcze ponad kilogram mam do rzucenia, a tutaj już prawie siatka pełna. Widzicie, jest marker. Zdążyłem mimo łowienia jeszcze marker postawić na unikatowego lustrzenia 32 kg. Zresztą zaraz wam go pokażę. Teraz znowu tutaj coś mamy fajnego, bo wjeżdża na kukurydzy, czyli na tym samym, co ostatnio. Medal raczej to nie powinien być. Także no, moi drodzy, no naprawdę... dzieje się sporo. Objeżdżają te ryby niesamowicie. Nie nadążam, słuchajcie, nie mogę po prostu dokończyć nęcić. Ja nie wiem, to znaczy wiem, co zrobię. No po prostu z siatki powywalam to, co jest mniej wartościowe, ale zobaczcie, jakimi driftami ten karp idzie w lewo, w prawo. My musimy mu pomóc oczywiście, słuchajcie. O, chodź do nas, bo nie ma czasu, bo zaraz następna wędka się zacznie odzywać. Zobaczcie, jak odjeżdża, kurde, a wędka skręcona na maksa, on... bo zaraz mi żyłka się urwie o te, kurde, drzewo. Co w normalnym świecie by miało miejsce oczywiście, więc wolę nie ryzykować i pójdę mu naprzód trochę. O, tu. No, także, że niedługo będziemy, moi drodzy, ten odcinek kończyli, będzie podsumowanie, no ale jak już zanęciłem, no to już wiecie, no to już postaram się na jakiś rekord pójść, tak? Najwyżej wypuści się co najmniejsze świadki. I zobaczymy, jak ta siatka przy dobrych wynikach się prezentuje. Trochę... dobra, mamy go. Może się uda jeszcze... O nie, odjeżdża. Kurde, skubaniec. Myślałem dosłownie, metr zabrakło, żebym go wciągnął. Ja, no dobra, to tam przegapimy branie. No ale jak on tak odjeżdża, nie będziemy ryzykowali, bo już teraz, słuchajcie, nie działa ta metoda, która kiedyś była. Bo kiedyś było można zaciąć i wiecie... łowić dalej, a w tej chwili to nie działa. Teraz wam i tak ta ryba ucieknie, więc to jest tak zaprogramowane, że jak macie dobrego unikata, to przestają wam brać tamte wędki, jak i tak go złowicie, więc... wiecie, tu nie ma... a może się okazać, że na przykład na drugiej wędce będzie jakiś słaby medal, tak? Więc nie chcę ryzykować, tu widzę jakiś fajny lustrzeń nam płynie. Nie mam pojęcia, tamten 32 dosyć szybko mi wjechał, tak jakoś dziwnym trafem w ogóle mi po ziemi wjechał.
Więc ciekaw jestem, no ten może mieć więcej niż te 32 kilo poprzednik. Bo w tym samym miejscu go przecież rzuciłem, a zobaczcie, co się dzieje. Co się dzieje. Piękny. Piękny, moi drodzy. Jeszcze nawet, słuchajcie, wędki karpiowej nie zdążyłem zarzucić, no bo oczywiście nawet nie skończyłem nęcić. Ja jeszcze mam kilogram do rzucenia tej zanęty i będę musiał zaraz jakieś porządki w siatce porobić, albo po prostu zrobię tak, że jak i tak zanęciłem, nie będziemy tej zanęty marnować, do nęcę i po prostu będę łowić i wypuszczać najwyżej. Wiecie, żeby exp wszedł. Unikatowy karp nagi, no to oczywiście markera trzeba dodać. Markera trzeba dodać. Jeden lustrzeń mi tu wjechał, teraz mi wjechał nagi obok. Trudno, łowimy. Będziemy najwyżej światy wypuszczali, moi drodzy. No co zrobić? No nic nie zrobisz. Co zrobić? Gdzie tu mamy branie? Dobra, dwójka chyba. Chyba dwójka. Dobra, coś tu na groszek bierze. Chyba oczywiście wypuścimy, bo to jakiś mały pizderydek. W ogóle zróbmy taki manewr, moi drodzy. Karp nagi, zwykły, wypuść. Zwykły karp, amur zwykły, zwykły karp, niby 14 ryb mamy, karp nagi, wypuść. Dobra, to jeszcze coś niecoś jesteśmy w stanie, jeszcze coś niecoś, moi drodzy, jesteśmy w stanie tutaj złowić. Najwyżej trudno, no najwyżej medale będziemy wyrzucali, wiecie, no. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tutaj mamy słodką kukurydzę, rzućmy może ją troszkę bardziej zupełnie z boku. Ja pierdzielasz, się spociłem, słuchajcie. I zobaczcie, zaraz wam pokażę, ile mamy jeszcze zanęty. No ja nie jestem w stanie skończyć nęcić, bo cały czas coś się tu dzieje. O, no i widzicie, jak kończę nęcić. Widzicie, jak ja kończę nęcić. Nawet nie... O, i na groszek, i znowu, ole, tu się wędka wygięła. No i zobaczcie, akcja niesamowita pod wierzbą i mi koło południa wierzba oddaje najlepiej. Rano nigdy wierzba mi nie oddawała. Teraz amura mamy, to pewnie też jakiś unikat amur. Trudno, medalowe będziemy wyrzucali, no moi drodzy, no co zrobi. Pierwsza siatka musi być, wiecie, szczęśliwa, dobra, tak. Będzie to motywujące. O, jest, idzie, ale medal, to go wypuszczam. Unikatowy, w dodatku 28 kilo. No, czy dobry to jest wynik, no? Amury są 36 kilo, więc wiecie, no nie jest to jakiś szałpał. Jakby nie patrzeć. Na drugim kącie miałem 36 kilo amura. I zobaczcie, ile mam jeszcze zanęty. Jeszcze 1700 gram do wrzucenia. Tak już jest, to już rzucimy, wiecie, no najwyżej będziemy łowić i wymieniać, tak? W stosunku do medali. Komfort mamy taki... Komfort mamy taki, że możemy wypuścić zawsze przy łowieniu, ale zobaczcie, no nie byłem w stanie po prostu dokończyć, nęcić, a to już takie weszły okazy, które wam zaraz, siatkę wam oczywiście pokażę i wyniki też zaraz zobaczycie. Także jest rzecz niesamowita. Za chwilę się widzimy, moi drodzy, no chyba, że znowu mi coś weźmie, no ale to już nie ma sensu, żebyście to oglądali. Po prostu wam pokażę siatkę na koniec. Jak ona wygląda i zobaczymy, jak wygląda podsumowanie dnia. A ja jeszcze sobie tak z godzinkę tutaj posiedzę, czasu gry oczywiście, bo skoro mam jeszcze tą zanętę, to ją donęcę i zobaczymy, co się jeszcze stanie, mimo że siatka już pełna. Także dowiecie, co się stało za chwilę, jak będzie podsumowanie, wielkie podsumowanie pierwszego odcinka z Weeping Willow, z łowienia karpi, które całkiem dobrze oddały, jak na pierwszy dzień, myślę, że oddały naprawdę niesamowicie. Że ta moja zanęta, jak widać, kurde, naprawdę działa. Moi drodzy, dobra, macie jeszcze, zobaczcie, już walczę z nim 15 minut, tak odjeżdża, że masakra, ale już prawie go mam. Nie wiem, co to za karp, prawdopodobnie będzie to zwykły karp. Jakiś w unikacie. No bo nie wygląda na brązowego, nie wygląda na białego. Ale zresztą przekonamy się, bo on tak się kryje głęboko, ale raczej to będzie zwykły karp. Ale no musi być coś dużego, musi być coś dużego, wzięło mi na wędkę karpiową, także moi drodzy, no ta siatka 300 kilo to wiadomo, że za mało, no ale no jakoś sobie trzeba radzić od początku, prawda, zaczynamy, no to jakoś musimy sobie radzić. Zobaczcie, cały czas odjeżdża, mimo że walczy ostro.
Nie chcę się zmęczyć. O, teraz go mamy chyba. Dobra, nie, jeszcze nie chcę przyjść. Teraz mu pomożemy. Nie pomożemy mu. Kurde, 8 metrów, już prawie witał się z gąską. Halo, gdzie jedziesz? Gdzie tam driftujesz? Tu do mnie chodź, bokiem. Będzie raczej to zwykły karp. Ale zobaczcie, jaki zawzięty, no. Zwykłego karpia jeszcze żadnego nie złowiłem tutaj, takiego unikata, z tego co pamiętam. Nie wiem, już dzisiaj mi się to myli, tak powiem wam szczerze, ale raczej unikata tutaj zwykłego nie złowiłem, więc jestem ciekaw, jaki to będzie. Także bardzo udany dzień, zobaczcie. Pierwszy dzień na łowisku, 3 nęcenia za mną. Oczywiście wydaliśmy bardzo dużo na zanęty i to też trzeba wziąć pod uwagę na inne rzeczy. Przecież te kulki cytrusowe też tanie nie są. Więc tak ostrożnie to wszystko kupowałem. Ale myślę, że dla takich wyników, jakie tutaj, słuchajcie, osiągnęliśmy, no to było warto. Dobra, wychodzi. Jest zwykły karp na pewno. Unikatowy karp. To nie wiem, co my tu możemy wyrzucić. Lustrzenia medalowego, medalowy karp albinos. Co my tu mamy? 14, 13 kilo. 14, 17, 12. O! Aj, się pomyliłem. No i się pomyliłem. Złego wyrzuciłem, bo mogłem większego. 13, dobra. Zatrzymaj. I tak nic więcej już nie zatrzymamy. No i słuchajcie, no już nie ma sensu tu nic więcej dalej chyba łowić, chyba że tylko mówię dla przyjemności, żeby wiecie, troszkę expa wbić, ale powiem wam, że bardzo motywujący jest ten wskaźnik i dlatego też właśnie włączyłem nagranie, bo chciałem wam powiedzieć pewną różnicę. Tak jak mówiłem, że bardzo mi się dłużyło to levelowanie już nawet czy to na delcie, czy na... No, zacząłeś za wcześnie, trudno. Czy to na delcie, czy to na... Nawet na Michigan, to bo naprawdę wolno ten pasek postępu szedł z rybami, które tam łowiłem, nawet oczywiście unikatowymi. Tak tutaj naprawdę, słuchajcie, no już prawie jestem na 51 levelu. To widzę, że ten pasek naprawdę tak idzie. Zobaczymy na podsumowaniu. Jestem naprawdę ciekaw, ile expa. Wiem, że na Michigan to wychodziło 15 tysięcy expa maksymalnie za siatkę, za dzień. No z karpiami na delcie przy nęceniu, no to wychodziło tam o 2000 więcej expa mogło wyjść, czyli około nawet 17 tysięcy. Więc jestem ciekaw, ile tysięcy expa będzie tutaj za tą 300-kilogramową siatkę. Znaczy w sumie za dzień, bo w tej chwili nie możemy liczyć siatki, ale medalowe nadal zamierzam, słuchajcie, wypuszczać. Jeżeli jakiś jeszcze unikat by mi się trafił na tym nęceniu, no to zdecydowanie medalowe jeszcze jestem w stanie tej siatki wypuścić. Zdecydowanie tak zrobię. No, ale tak już by mi się jakiś unikat trafił, to nie będę wam pokazywał, no chyba, że okaże się, że złowię i to jest taki rekord rekordów, że warto, żebyście zobaczyli. Także po prostu podsumujemy sobie dzień, podsumujemy sobie siatkę i jestem ciekaw na wasze wnioski. Jak na pierwszy dzień, waszą ocenę. Jestem otwarty na wasze sugestie, co można by jeszcze nagrać. Napiszcie śmiało w komentarzach, jak macie jakieś pytania. Coś wam pokazać, to pamiętajcie, że jest też ta seria teraz poradników, który odpowiadam na wasze pytania, to nie musi być kątem serii levelowania konta. Także w tej serii poradników te pytania staram się nagrywać, wasze odpowiedzi na wasze pytania staram się nagrywać w miarę na bieżąco. A już słyszycie, że ledwo gadam, bo serio, moi drodzy, to jest mój dzisiaj 5. odcinek. U dnia gadam i jest już bardzo, bardzo późno, kiedy to nagrywam, jest środek nocy, także już po prostu trochę przysypiam. Także ja po prostu pokażę wam to podsumowanie i to tyle jak na dzisiejszy odcinek i będziemy się widzieli w następnym odcinku, a my tu mamy jeszcze jakąś rybę, no ale to już nie musicie widzieć, to już tam jakieś pizderydek. Jak już zaczynają brać medale, to już wiemy, że już to ta zanęta przestała działać, spot przestał oddawać. Także to już jest znak, że ja mam iść spać, mam iść odpocząć i zrobić wam po prostu fajne podsumowanko. Ale zobaczcie, dopiero co wchodziliśmy na level, a już połowę levelu mamy wbite do następnego. Czyli tak naprawdę dwie siatki i mamy wbite, słuchajcie, wbity kolejny level. Także to jest różnica ogromna. Jest to, no już zwykłe biorą, to już tutaj... Nie, zobaczcie, jedną siatkę jeszcze zapełnię, jeden dzień łowienia i już mamy 51 level. Także to naprawdę teraz pójdzie, ta kasa też pójdzie mega, mega
Więc przejdźmy, moi drodzy, do podsumowania. To ja już wędki wyciągnę. To była taka pierwsza metoda. Oczywiście ja bym wam więcej łowisk pokazał, miejsc, gdzie łowiłem. Tutaj zobaczcie, dwa markerki udało się umieścić. Bardzo fajnie. Zresztą pokażę wam te markerki, jak już podsumowujemy, co mnie się tu udało dzisiaj złowić na tym łowieniu pierwszego dnia. Na tym spocie, moi drodzy, mamy dwa markerki, akurat w tej właśnie tutaj głębinie, nawet pod koniec, 35 kilo, unikatowy karp nagi na kukurydze, a drugi marker, gdyby jeszcze chciał się pokazać, to byłbym bardzo wdzięczny, ale coś tak średnio chce się ten marker pokazać. To mnie oczywiście w tym Fishing Planet jak najbardziej, moi drodzy, denerwuje, powiem wam szczerze, że tak jest ciężko te markery, jak są obok siebie, nie da się jeszcze bliżej tego dać. O, jest, działa. I 32 kilo, unikatowy karp lustrzeń. No i tam jeszcze wcześniej złowiliśmy, moi drodzy, 40 kilo. I to mamy oczywiście, moi drodzy, w siatce. Zaraz podsumujemy klipunek. A zobaczcie, co jest najlepsze w tym wszystkim. Tak naprawdę na szczyt jeszcze dobrze nie weszliśmy. Tego największego 40 złowiliśmy praktycznie od rana. Ja tak często łowiłem, że po prostu zmieniałem spoty i siatka była pełna. Gdybym miał większą siatkę, to pewnie jeszcze dwa spoty bym zaliczył, które też oddają, ale to już mniejsza o to. Możemy spróbować w następnym odcinku po prostu tylko w czasie szczytu. O ja pierdzielę, prawie 60 tysięcy kasy, czyli to jest no 20 tysięcy więcej niż za szczupaki. No ale siatkę mamy większą, to trzeba powiedzieć wprost. No dobra. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda przy przesunięciu czasu, bo to mnie najbardziej interesuje. Chmura jest, ale to ja już sobie jutro przesunę po prostu po swojemu, albo przetestuję po prostu to w chmurę. 50 tysięcy exp. No to nie ma porównania do szczupaków, nie ma porównania do delty, gdzie 15 tysięcy byliśmy w stanie tam dostać za siatkę. Tak tutaj mamy, ja mam premkę, dlatego liczę premkę. 50 tysięcy expa, to w ogóle ja nie mam pytań w tym momencie. Dlatego to tak szybko idzie. Dobra, to tyle, moi drodzy, ja się z wami żegnam, kończę na dzisiaj to nagranie. Mam nadzieję, że wam się podobało, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz. Udostępnijcie w ogóle serię tego levelowania konta swoim znajomym, czy nawet napiszecie na Fishing Planet na czacie. Będzie mi bardzo miło, jak się gdzieś tam spotkamy. Bo mnie to motywuje, że często piszecie na Fishing Planet, kiedy kolejny odcinek. To jest bardzo fajne. Dzięki wszystkim fajnym ludziom. To mnie motywuje, aby wam dawać poradniki, aby wam odpowiadać na różne pytania i żeby wam po prostu pomagać, bo o to w życiu chodzi. Trzymajcie się, cześć!